Cześć. Dzisiejszy dzień to jeden z takich ciężkich, ciężkich dni. I co gorsza, nawet gdybym go przewinął na, nie wiem, jakimś przewijaniu wstecznym do tyłu i puścił od nowa, to i tak nie byłbym w stanie nic zrobić, żeby był lepszy, bo to były rzeczy niezależne ode mnie. Starsza córka odwaliła taki numer znowu, że szkoda gadać. Straszne to jest, bo w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy jesteśmy poddenerwowani, jeszcze dochodzą takie różne czynniki zewnętrzne, psychiczne, które nas wykańczają z Anią i to nie jest dobre. Więc, ponieważ jestem zmęczony i ponieważ no, jest już późno, 21 prawie, to nie będę Cię zabierał w żadne wycieczki, ani tylko przejdziemy już od razu może do rzeczy, co? Bo chcę Ci kilka istotnych rzeczy pokazać, nim przejdziemy do stawiania wirtualki. Kilka takich spraw teoretycznych, które musisz wiedzieć, a być może nie wiesz i warto, żebyś się dowiedział. Bo wiesz co, zauważyłem, że generalnie na przykład osoby... Dlaczego? Zdarza się, że ludzie dziwią się, że jestem na przykład przeciwnikiem bootcampów. No jestem przeciwnikiem bootcampów, bo przede wszystkim na tych bootcampach uczą ludzi kilku podstawowych rzeczy, kilku narzędzi. To jest wszystko. Wejście w świat programistyczny, zostanie programistą, to jest dużo, dużo bardziej skomplikowana rzecz. I oprócz znajomości narzędzi, znajomości wiedzy, jak te narzędzia chociaż troszeczkę użyć, to jest wymagana znajomość pewnych podstaw no, z różnych tematów. Jeżeli chcesz tworzyć backend, no to potrzebujesz wiedzieć co nieco o sieciach, musisz wiedzieć co nieco o systemach operacyjnych i no nie ma przed tym ucieczki. I takie wchodzenie na zasadzie takiej, że ja tutaj zrobię taki kurs, tutaj zrobię takiego bootcampa i wchodzę, to jest pójście na straszne skróty i to się bardzo często źle kończy. I dokładnie tak samo jest z osobami, które widzę, to jest strasznie popularne ostatnio, które oglądają filmy, jak inni programują. No proszę Cię. Ja wiem, że czasami można jakiś trik podpatrzeć, ale generalnie, jeśli chcesz się nauczyć programować, to musisz programować. Musisz kodować, musisz tworzyć własny kod. Jeśli będziesz oglądał, jak ktoś tworzy kod, nie nauczysz się programować. Jeśli zobaczysz, jak ktoś rozwiązał problem, a ty zastosujesz to rozwiązanie 2 godziny później, to gwarantuję ci, że za miesiąc już nie będziesz o nim pamiętał, bo nie doszedłeś do tego we własnym zakresie. Nie zrozumiałeś tego prawdopodobnie, tylko przekopiowałeś to, co zobaczyłeś na ekranie, skopiowałeś, skorzystałeś z czyichś umiejętności. Jasne, to się czasami przydaje, ale nie na etapie nauki. Na etapie nauki najlepiej rozwiązywać problemy we własnym zakresie, dochodzić do rozwiązań samemu. Oczywiście można trafić na ścianę i wtedy konieczne jest skorzystanie z jakiejś dodatkowej informacji, ale to najlepiej też nie brać spoilera od razu gotowego, tylko poszukać tu coś dziobnąć, tam coś dziobnąć, kogoś poprosić o jakąś lekką wskazówkę i kontynuować z tym, co się ma, a nie od razu brać, tak jak mówiłem, spoiler i kopiować i robić to, co robią inni, bo to cię do nikogo nie zaprowadzi. To nie jest dobra droga. Dobra, a teraz wracamy. Chyba siądziemy do mojego biureczka znowu. Czy ja już przy nim jestem, a ty zaraz przy nim usiądziesz. No dobra, to najpierw kilka podstawowych pojęć, zupełnie takich, no mega prostych. Host i guest. Host to jest maszyna, na której postawiłeś oprogramowanie do zarządzania maszynami wirtualnymi. Czyli host, powiedzmy, że masz, nie wiem, Windowsa, na którym normalnie pracujesz, na nim zainstalowałeś VirtualBoxa, albo na nim zainstalowałeś VMware'a, to jest host. Guest to jest każda wirtualka, maszyna wirtualna, gotowa, uruchomiona, która działa na Twoim PC-cie, czyli na Twoim hoście, ok? Czyli każdy VM, wirtualka odpalona na Twoim komputerze w ramach tego środowiska wirtualizacyjnego, to jest guest. Proste? Proste. To teraz przechodzimy do kolejnego etapu. Kolejnym etapem to już jest trochę bardziej skomplikowane, ale postaram się to jak najprościej wytłumaczyć. Nawet nagrywam to po raz drugi, bo za pierwszym razem trochę nakombinowałem. Mógłbyś mieć z tym problem. Słuchaj. Jest sobie internet, tak? Jest sobie internet, a ty prawdopodobnie w domu masz również dostęp do internetu poprzez jakiś router. Jakieś urządzenie zwane routerem. Na tym urządzeniu zwanym routerem najprawdopodobniej jest zainstalowane oprogramowanie zwane firewall. Ten firewall służy do tego, żeby byle badziewie z internetu, które wchodzi, nie przedostało się do Twoich komputerów. Tutaj przyjmujemy założenie, że masz na przykład w sieci lokalnej swojej domowej 3 komputery. Tutaj mamy adresy. Jeśli nie wiesz, to adresy w ramach jednej sieci nie mogą być, czy inaczej, że adresy w ramach jednej sieci muszą być unikalne. I tutaj tak mamy 42, 43 i 44.
Mamy tutaj trzy komputerki z trzema unikalnymi adresami w ramach tej samej tak zwanej podsieci i tutaj no, wszystko jest w porządku. Wracamy do naszego routerka i celem naszego routerka jest to, że jeżeli z internetu przychodzą jakieś informacje, to nasz routerek, pierwszy nasz firewallik ma sprawdzić, czy one są dobre, tak? I czy ma im zrobić stop, czy ma je przepuścić dalej. Czekaj, bo mi się głupio pisało, patrząc się na kamerę. Czy może je przepuścić dalej. I to jest podstawowa funkcja firewalla, żeby wiedzieć, czy może do Ciebie przepuścić jakieś informacje, czy nie. Dlatego się to nazywa generalnie zapora ogniowa, ponieważ ma chronić Twoją sieć przed atakami z zewnątrz. Oczywiście nie zawsze to działa, oczywiście są różne firewally, są mniej skomplikowane, bardziej skomplikowane. To w tym momencie nie ma znaczenia. Co ma znaczenie i co jest bardzo istotne dla naszej kolejnej lekcji, która będzie już o instalacji wirtualki, to jest sytuacja następująca, że powiedzmy, że Ty na tym swoim PC-cie, to jest Twój komputerek główny, na którym normalnie pracujesz i postanowiłeś, że zainstalujesz na nim i wystawisz na przykład, nie wiem, serwer HTTP z jakąś usługą. Serwer HTTP standardowo pracuje na porcie 80, więc Ty zainstalowałeś sobie ten serwer HTTP działający na porcie 80. Gdybyś miał go zaszyfrowanego, czyli po HTTPS-ie, to byłoby prawdopodobnie na porcie 443. To są standardowe porty, oczywiście one mogą być różne, inne, ale to są takie domyślne porty. 80, niezabezpieczony, 443, to jest po HTTPS-ie port zabezpieczony. No i masz, ale jeżeli ktoś z internetu ma się dostać przez router na ten Twój PC, na tą Twoją przeglądarkę, no to nie bardzo wie jak. No bo umówmy się, jeżeli powiesz, że ma się ktoś do Ciebie dostać, to ktoś będzie się chciał dostać na ten adres 192.18.143.21, czyli na adres tego Twojego routera. Oczywiście to są fikcyjne adresy, to na pewno masz zupełnie inny, więc to się nie sugeruj tym. Więc ktoś, dasz komuś adres, jakiemuś koledze, żeby on sprawdził tą aplikację u Ciebie i ten ktoś będzie się chciał w przeglądarce, wpisze ten adres i co? No i się odbije, bo on się dostanie na port 80 na tym routerze. Tak? Na port 80 na tym routerze. I mamy problem. No bo ty chciałeś mu pokazać coś na swoim komputerze, a on się wcale na ten twój komputer, na tą twoją aplikację nie może dostać. I co można wtedy zrobić? To się nazywa przekierowanie portu, czyli inaczej forward. OK? Forward portu. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I poniżej tego filmu w opisie wrzucę Ci swoją drogą link do takiego dokumentu, który opisuje ogromną ilość routerów i opisuje, jak w nich robić forward. To jest bardzo, bardzo ważne, bo możesz nie wierzyć, ale jeżeli będziesz kiedyś rzeczywiście pracował w backendzie i będziesz się zajmował wdrażaniem oprogramowania, to może się okazać, że będziesz obdzwaniał po różnych klientach i będziecie się chcieli dostać na Wasze serwery u tych klientów, i będą Wam potrzebne właśnie przekierowania portów. I bardzo często u tych klientów będą niekompetentne osoby pracujące w dziale IT i nie będą wiedziały, jak takie przekierowanie zrobić. I wtedy Ty możesz to im zapytać, jaki macie router, czego używacie. I można im wysłać link do takiej konkretnej strony z konkretnym opisem, jak takie przekierowanie zrobić. I uwierz mi, to jest bardzo przydatne narzędzie. Bardzo przydatne narzędzie. I zdejmie z Twojej głowy naprawdę ogromny ciężar. Okej, ale wracając do meritum. Na czym polega forward, na czym polega przekierowanie portu? Przekierowanie portu polega na tym, że Ty na routerze podajesz, że na przykład możesz to zrobić 1:1, czyli możesz napisać w ramach konfiguracji routera, konkretnie konfiguracji firewalla, że port 80 na firewallu być przekierowany do portu 80 na maszynie tej. Czyli 192.168.17.42, ok? O, proszę, do tej maszynki ma być przekierowany. I wtedy wszystko, co wejdzie na port 80 na firewallu, zostanie automatycznie... jakby mi się ucieka kartka. Automatycznie przeniesione tutaj. Rozumiesz? To jest przekierowanie portu. Oczywiście można też zrobić
to w ten sposób, bo czasami na przykład nie chcesz przekierowywać portu 80 na routerze, bo twój router ma bardzo, jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że twój interfejs ma na porcie 80. Na pewno ma też na 443 i to są takie porty dosyć newralgiczne, których raczej nie będziesz chciał przekierowywać. Ale to nie jest problem. Możesz powiedzieć, że na przykład chcesz przekierować port 2000 na firewallu na port 80 na twoim komputerze. I wtedy swojemu koledze powiesz, że on się ma, że w swojej przeglądarce ma wpisać adres. Jaki tutaj mieliśmy? No, mieliśmy taki. Czekaj. No, bo tak będzie łatwiej. Że ma wpisać adres 90.92.18.143.21.2000. OK? I wtedy twój kolega, jak wpisze taki adres z tym konkretnym portem, to spowoduje, że DNS rozpozna, znaczy DNS, nie ma zmiany nazewnictwa, on po prostu po adresie IP się dowie, gdzie się ma dostać, na jaki router ma wejść i wie już, że ma się wejść na port 2000, a ty na tym twoim porcie 2000 poinformowałeś, że on ma przekierować ruch na port 80 tego twojego lokalnego komputera. I to się właśnie nazywa forward portów. Na tym to polega. To nie jest nic skomplikowanego, chociaż może tak wyglądać, zwłaszcza po tym, co tutaj nagryzmoliłem, ale przepraszam, rzeczywiście miałem ciężki dzień i jeśli coś namieszałem i to jest niejasne, dajcie znać, to powtórzę tą lekcję, dobra? Bo zależy mi na tym, żebyście to zrozumieli, bo to jest generalnie proste i naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Kiedy indziej porozmawiamy o tym, jak to się dzieje, jak to się w ogóle dzieje, że jak ty wysyłasz wiadomość w świat, do internetu, na przykład wchodząc, chcesz wejść na jakąś konkretną stronę internetową, jak to się dzieje, że ta wiadomość wraca do ciebie z powrotem? Skoro ty nie masz adresu zewnętrznego, tylko twój router ma adres zewnętrzny, prawda? I tylko twój router jest widoczny w sieci. I to załatwia tak zwana maskarada, ale ponownie o tym porozmawiamy kiedy indziej, bo widzę, że już przekroczyłem moje magiczne 10 minut. Szkoda, może po pocięciu nie będzie trochę mniej, ale tak czy inaczej trochę za długie. Dobra. To na tyle. Okej, jeszcze raz, mam nadzieję, że zrozumiałeś, że powiedziałem to w miarę przystępnie. Starałem się, ale tak jak mówię, naprawdę miałem dzisiaj ciężki dzień i nie wszystko mi wychodzi tak, jakbym chciał. Bardzo ci pięknie dziękuję i do zobaczenia pewnie jutro. Pewnie jutro postawimy sobie jakąś wirtualkę i zobaczysz, dlaczego to przekierowanie portu jest takie ważne i dlaczego do czego ci się przyda. Pa, pa!